Guzki na tarczycy to zmiany, które mogą być wyczuwane w badaniu palpacyjnym przeprowadzanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub endokrynologa. Zwykle mają one charakter łagodny, ale zdarzają się również zmiany wymagające pilnej konsultacji medycznej i wdrażania specjalistycznego leczenia. W skrajnych wypadkach mogą one bowiem zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta. Wskazaniem do konsultacji laryngologicznej jest m.in. powiększenie obwodu szyi, zwłaszcza gdy ma ono charakter niesymetryczny. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Tarczyca to niewielki gruczoł, który położony jest poniżej krtani. Znajduje się on powyżej obojczyków i ma kształt motyla. Tarczyca składa się z dwóch płatów, które połączone są cieśnią. Miąższ narządu tworzą komórki pęcherzykowate oraz przestrzenie wypełnione tak zwanym koloidem. W komórkach tarczycy produkowane są i uwalniane hormony, które m.in. regulują prawidłową przemianę materii. Wymienione hormony to tyroksyna, czyli T4, oraz triodotyronina, która oznaczana jest jako T3. Hormony te odpowiedzialne są nie tylko za metabolizm zachodzący w tkankach, ale również za wytwarzanie ciepła, prawidłowy stan i wygląd skóry oraz włosów, a także za dobre samopoczucie. Za regulację czynności tarczycy odpowiada przysadka mózgowa, która uwalnia hormon tyreotropowy, czyli TSH. Pracę przysadki reguluje z kolei podwzgórze. Narządy te i hormony tworzą tak zwany układ sprzężony zwrotny. W warunkach prawidłowych miąższ tarczycy powinien być jednorodny, a więc ewentualne guzki na tarczycy wymagać muszą obserwacji i leczenia. Duży guzek na tarczycy może być wyczuwany dotykiem, ale mniejsze zmiany ogniskowe uwidaczniane są jedynie za pomocą USG. Guzek tarczycy częściej pojawia się u kobiet niż u mężczyzn, a ryzyko jego rozwoju wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Guzki na tarczycy to zmiany, które mają charakter lity lub mają postać wypełnionych płynem torbieli. Przyczyny powstawania guzków nie są do końca poznane, ale przyjmuje się, że ich występowanie może być uwarunkowane genetycznie. Wśród innych czynników zwiększających ryzyko rozwoju guzków wymienia się m.in. chorobę Hashimoto oraz niedobory jodu spowodowane nieodpowiednią dietą. W czasie badania ewentualny guzek na tarczycy wyczuwany jest jako niejednorodna i wypukła zmiana. Guzek na torbieli może powodować powiększenie obwodu szyi po jednej lub po obu jej stronach. Powstawać może tak zwane wole guzkowe, które w większości przypadków diagnozowane jest u kobiet i rośnie wraz z wiekiem. Przyjmuje się, że tego rodzaju dolegliwość dotyczyć może nawet miliona kobiet w Polsce. Guzki na tarczycy zwykle mają charakter łagodny, ale niektóre z nich zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów. Niewielkie guzki na tarczycy zwykle nie powodują żadnych objawów, które mógłby wzbudzić niepokój pacjenta. Duże zmiany o znacznym stopniu zaawansowania mogą jednak uciskać tchawice i przełyk oraz powodować duszności i trudności związane z połykaniem pokarmów. W niektórych przypadkach dochodzić może do zmiany barwy głosu. Pojawiać się może również chrypka. Guzki na tarczycy wytwarzać mogą dużą ilość hormonów, przyczyniając się do występowania objawów typowych dla nadczynności narządu. Pacjenci uskarżają się wówczas na zwiększoną potliwość i drżenie mięśni. Pojawiać się może również nadmierna nerwowość, przyspieszona akcja serca oraz nagła utrata masy ciała. W przypadku rozwoju guzków powiązanych z chorobą Hashimoto występować może uczucie zimna oraz zmęczenie i senność. Pacjenci borykać się mogą z nadmiernym wypadaniem włosów, wzrostem masy ciała, zaparciami, suchością skóry, depresją i problemami z pamięcią. Wole guzkowate nietoksyczne to choroba, w przebiegu której nie dochodzi do zaburzenia prawidłowego poziomu hormonów tarczycowych we krwi pacjenta. Narząd pracuje zatem prawidłowo, a guzki mają niewielkie rozmiary. Mogą one jednak wzrastać i powodować ucisk na nerwy, tchawice i przełyk. W przypadku wola guzkowatego toksycznego dochodzi do zwiększonego wydzielania hormonów tarczycowych. Pacjent staje się nadmiernie pobudzony, a jego skóra jest ciepła i wilgotna. Wśród innych objawów wymienia się kołatanie serca, duszności oraz drżenie mięśni. Pojedynczy guzek tarczycy zwykle ma postać gruczolaka lub zmiany rozrostowej powodującej nadczynność narządu. Objawy są w tym wypadku zbliżone do tych, które są stwierdzane w odniesieniu do wola guzkowatego toksycznego. W przebiegu choroby Hashimoto dochodzi do zwiększenia masy ciała oraz osłabienia siły mięśniowej.
pojawiać się może senności, a także obrzęki i zaparcia. Guski na tarczycy mogą powodować powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi, a także wywoływać ból i duszności. Wole guskowate to zmiana, która może powstawać w związku z nieprawidłową budową lub funkcjonowaniem tarczycy. Kształt narządu zwykle zmienia się powoli. W pierwszej kolejności dochodzi do symetrycznego rozrostu gruczołu i znajdujących się w nim komórek pęcherzykowych. Na dalszym etapie przestrzenie między komórkami wypełniane są koloidem, a zmiany zaczynają włóknieć, tworząc zwyrodnienia w postaci gusków. Zmiany w obrębie miąższu tarczycy mogą być uwarunkowane genetycznie. Ich powstawanie może być również zależne od niedoboru jodu w diecie oraz obecności chorób autoimmunologicznych, w tym choroby Hashimoto. W tym wypadku we krwi pacjenta występują przeciwciała, które skierowane są przeciwko enzymowi tyreoperoksydazie anty-TPO oraz białku tyreoglobulinie anty-TG. Dochodzi wówczas do naciekania komórek układu immunologicznego na tarczycę, tworzenia się stanu zapalnego, niszczenia miąższu narządu oraz powstawania zmian o charakterze zwyrodnieniowym. Szczególnej uwagi wymagać powinien pojedynczy guzek na tarczycy, ponieważ może mieć on charakter nowotworowy. W większości przypadków guski na tarczycy mają charakter łagodny, a jedynie nieliczne z nich to zmiany nowotworowe. Wśród czynników zwiększających ryzyko związane z tak zwaną złośliwością guska wymienia się nadmierną ekspozycję na promieniowanie jonizujące, która następuje na skutek specjalistycznego leczenia lub katastrofy nuklearnej. Ryzyko wystąpienia zmian rakowych wzrasta wraz z obciążeniem genetycznym i przypadkami choroby w rodzinie. Guzek na tarczycy, który szybko wzrasta, pojawia się u mężczyzny lub osoby poniżej 20 i powyżej 60 roku życia, zawsze wymaga pilnej konsultacji medycznej. Każdy guzek tarczycy wymaga obserwacji oraz konsultacji endokrynologicznej. W ramach diagnostyki w pierwszej kolejności przeprowadzany jest zwykle wywiad medyczny, którego wyniki pozwalają wstępnie określić stan pacjenta oraz jego obciążenie rodzinne. Diagnostyka obejmuje również badanie fizykalne oraz analizy laboratoryjne umożliwiające określenie poziomu TSH we krwi. W przypadku nieprawidłowego wyniku uzyskiwanego dla tego hormonu przysadkowego konieczne jest oznaczenie stężenia hormonów wytwarzanych przez tarczycę, czyli FT3 i FT4. Uzyskiwane wyniki umożliwiają potwierdzenie lub wykluczenie nadczynności i niedoczynności tarczycy. Guzek na tarczycy może być poddany poszerzonej diagnostyce. W tym celu przeprowadza się badanie ultrasonograficzne, które umożliwia ocenę wielkości kształtu gruczołu oraz dostarcza informacji na temat liczby guzków. W dalszej kolejności możliwe jest przeprowadzenie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy oraz ocena zmian. Wyniki biopsji umożliwiają podjęcie decyzji o konieczności usunięcia tarczycy. W ramach diagnostyki przeprowadzana może być również scyntygrafia tarczycy, która polega na podaniu pacjentowi radioaktywnego izotopu jodu oraz obserwacji jego gromadzenia się w guzkach. Różne guzki mogą bowiem nie gromadzić izotopu lub też wychwytywać jego duże ilości. Rodzaj i przebieg prowadzonych działań terapeutycznych zależy od rodzaju zmian i stanu zdrowia danego pacjenta. Pod uwagę brane są zatem wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, jak również obecność niepokojących objawów. Niewielki guzek tarczycy, który nie daje objawów, zwykle podlega jedynie obserwacji, zaś nieprawidłowa czynność tarczycy wymaga zastosowania farmakoterapii. Chorzy w pierwszej kolejności przyjmują leki przeciwtarczycowe, które podawane są w przypadku nadczynności. Preparaty z lewotyroksyny zalecane są z kolei pacjentom z niedoczynnością tarczycy. W ramach terapii możliwe jest przezskórne wstrzykiwanie etanolu do guzka tarczycy lub leczenie z użyciem jodu promieniotwórczego. Tego rodzaju terapia nie może być jednak stosowana w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią. Guzek na tarczycy wymagać może postępowania operacyjnego. Tego rodzaju działanie konieczne jest w przypadku rozpoznania zmian o charakterze nowotworowym lub występowania guzów o znacznej wielkości, które uciskać mogą na sąsiednie struktury. Zakres każdej z operacji ustalany jest zawsze indywidualnie. Rodzaj zabiegu zależy w tym wypadku od charakteru zmian i stanu zdrowia pacjenta. Możliwe jest usunięcie części lub całości narządu. Podczas zabiegu dochodzić może do uszkodzenia przytarczyć lub nerwu krtaniowego, który odpowiada za kontrolę strun głosowych.
Po zabiegu operacyjnym konieczne jest przyjmowanie leków uzupełniających poziom hormonów tarczycy w organizmie. W ramach działań mających na celu zapobieganie rozwojowi zaburzeń pracy tarczycy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej podaży jodu. Pierwiastek ten powinien być przyjmowany wraz z pożywieniem. W codziennym jadłospisie powinny się zatem znaleźć ryby morskie oraz owoce morza i algi. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny pamiętać o dodatkowej suplementacji jodu w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Osoby pragnące zadbać o swoje zdrowie powinny również zaprzestać palenia tytoniu. Wyniki prowadzonych badań uwidaczniają bowiem związek pomiędzy paleniem papierosów a rozwojem guzków na tarczycy. Autoimmunologiczne choroby tarczycy uwarunkowane są genetycznie. Nie można im zatem zapobiec, ale stosując odpowiednie leczenie można w znacznym stopniu poprawić jakość życia i stan zdrowia pacjenta. Obserwacji w tym wypadku powinni być poddani pacjenci borykający się nie tylko z chorobą Hashimoto, ale również z chorobą Gravesa i Basedowa. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!